Dzień dobry, dzień dobry. Czy już powoli wchodzicie? Tak, widzimy, jak przechodzicie pięknie z poczekalni do nas, do naszego pokoju. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. Was nam tutaj potrzeba, czy jakoś tak to było. Witamy, witamy, ale fajnie, że jesteście z nami. Jak macie jeszcze kogoś tam gdzieś po drugiej stronie sieci, to zapraszajcie. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień niezwykły, poświąteczny, matematyczny. Dzisiaj królowa matematyki. No i uwaga, wisienka na torcie, programowanie w tejże matematyce. I dwie niesamowite osoby, dwie mega matematyczki, które właśnie za chwilę Wam przedstawię i za chwilę oddam im głos, bo co ja tu będę gadać. No więc pierwszą naszą dzisiejszą prelegentką jest Viola Szweps, która jest matematyczką i nauczycielką matematyki, może tak ładnie powiem, i informatyki w szkole podstawowej numer 81 w Łodzi. Wiecie, to ta budząca się szkoła. Tak, właśnie. Witamy cię, Viola. Cześć, pomachaj Witam, wszystkim. I drugi nasz gość, druga nasza prelegentka dzisiaj to Agnieszka Rodzicowska. Witaj, Agnieszko. Cześć, cześć, pomachaj. Agnieszko, nie stresuj się, wcale, absolutnie. My tu czekamy na ciebie, kochana. Agnieszka jest również nauczycielką matematyki i informatyki w szkole podstawowej numer 2 w Nowym Stawie. I ona mówi, że to nie jest budząca szkoła. Ja się w ogóle zdziwiłam, jak może być niebudząca się, skoro Agnieszka tam pracuje. Wierzycie w to, że się nie budzi? No dobra, okej, więc słuchajcie, dzisiaj o programowaniu podczas lekcji matematyki. Ja już uciekam, dziewczyny, życzę powodzenia, trzymam kciuki, jestem gdzieś tam z tyłu, pilnuję wszystkiego, żeby nam nie zamknęli pokoju i żeby wszystko grało jak trzeba. No to do zobaczyska, pa, pa. Agnieszka, to może zacznij ankietą, a później ja zacznę swoją prezentację. Okej, dobrze, moi drodzy. Na początek chciałbyśmy Wam przedstawić króciutką ankietę, żeby dowiedzieć się, na jakim poziomie uczycie. Już powinna się ta ankietka u Was pojawić. I już pojawiają się odpowiedzi. Super, na razie 6 górą. Już 60 osób już nam zagłosowało. No dobra, Wiola, ja myślę, że mamy tutaj już jak najbardziej wyniki widoczne. Zatem kończę głosowanie. Udostępnię jeszcze, żeby wszyscy mogli zobaczyć. No to Wiolu, ja Ci oddaję głos w takim razie. Dziękuję bardzo, Agnieszka. Witam wszystkich. Ponieważ ja na co dzień uczę matematyki w klasach 4-6, jednak na dzisiejszym webinarium chciałam opowiedzieć troszeczkę o kodowaniu, programowaniu na lekcjach matematyki właśnie w klasach 1-3, nie w tych klasach, które uczę. Mam to szczęście, że pracuję w bardzo fajnej szkole, w której dużo się dzieje, w której uczą fantastyczni nauczyciele. I właśnie to dzięki dziewczynom z klas 1-3 zaprezentuję dzisiaj kilka fajnych zabaw, które możecie wykorzystać na swoich zajęciach. Okazuje się, że matematyka ma bardzo wiele wspólnego zarówno z programowaniem, jak i kodowaniem. Tutaj przygotowałam takie parę takich rzeczy, czego uczy programowanie, kodowanie. Okazuje się, że matematyka uczy tego samego. Dlatego programowanie i matematyka
to przede wszystkim radość stworzenia i odkrywania. I myślę, że dzięki tym zabawom, które za moment pokażę, zobaczycie, że faktycznie tak jest i że zarówno matematyką, jak i programowaniem i kodowaniem można się bawić. Wszyscy mówią, że matematyka to ciężki przedmiot. Badania jednak pokazują, że dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, uwielbiają matematykę wbrew pozorom. To właśnie większość dzieci woli matematykę niż przedmioty artystyczne czy inne, jakieś humanistyczne. Dlatego, że dzieci generalnie lubią się bawić, a matematyki można uczyć właśnie w taki sposób, że dzieci będą chciały poznawać nowe rzeczy, zupełnie nie wiedząc, że uczą się konkretnych zagadnień matematycznych. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam zaprezentować, to kubeczki. Kolorowe kubeczki, które od dawna robią furorę w świecie kodowania, naszym szkolnym świecie kodowania. Okazuje się, że świetnie je można wykorzystać także na edukacji matematycznej. Czyli co? Potrzebujemy zestaw kolorowych kubeczków. Kubeczki te możemy sobie zakodować. Tutaj akurat będę prezentowała zdjęcia. Lekcja ta odbyła się w mojej szkole z dzieciakami z klasy drugiej. Dzieci zakodowały za pomocą konkretnego kubeczka odpowiednią cyfrę. Czyli mamy tutaj, że niebieski kubeczek to cyfra 0, czerwony kubeczek to cyfra 1 i tak dalej, i tak dalej. Pierwszym zadaniem, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam z tymi kubeczkami, pierwsza rzecz polegała na tym, że dzieci podzieliły się na drużyny. Każda drużyna dostała swój zestaw kubeczków i te zakodowane kubeczki były na środku. Ja mówiłam przykład, akurat tu chodziło o sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia. Powiedziałam konkretny przykład, na przykład 5 razy 7 i dzieci za pomocą kubeczków musiały przed sobą przedstawić mi wynik tego mnożenia. Bardzo fajna sprawa, ponieważ ja od razu dzięki tym kolorom wiedziałam, która grupa poradziła sobie bezbłędnie, która popełniła błąd. Te kolory sprawiły, że dzieci też, w ogóle kubeczki sprawiły, że dzieci chętnie chciały jak najszybciej te kubeczki ułożyć przed sobą. Później czekały, czy wszystko będzie w porządku, czy faktycznie ich wynik jest taki, jak powinien być. Czyli kubeczki można wykorzystać do na przykład sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia. Ale można też zakodować także działania. I tutaj za pomocą takich kolorowych elementów zakodowaliśmy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, później jeszcze dorzuciliśmy równa się. Zadaniem każdej drużyny było ułożyć przed sobą działanie. To dzieci wybierały, czy będzie to dodawanie, odejmowanie, czy może mnożenie. Po ułożeniu działania drużyny przechodziły do sąsiednich drużyn i musiały rozwiązać dany przykład, który został ułożony przez drużynę, która wcześniej siedziała na tym miejscu. Po rozwiązaniu przykładu nastąpiło kolejne przechodzenie do drużyn, czyli już trzecia drużyna w tym momencie sprawdzała poprawność rozwiązania tej drugiej drużyny, która znalazła się na miejscu pierwszej. W ten sposób był ruch, była zabawa, dzieci mogły wspólnie rozwiązywać przykłady, sprawdzać poprawność rozwiązania. Czyli mamy tutaj zakodowane działania matematyczne i znowu kubeczki. Bardzo fajną rzeczą też była zabawa w porównywaniu liczb. Zadanie dzieciaków polegało na tym, aby wybrały sobie dowolną liczbę dwucyfrową. I tu mamy na zdjęciach, jak dziewczynki zakodowały swoją liczbę, druga dziewczynka swoją liczbę, a zadaniem trzeciej dziewczynki było, aby tak za pomocą swojego ciała wskazała, która zadanie było wskazanie, która liczba jest większa. Czyli tu mamy porównywanie nad mniejszości, większości, równości. Zaczęliśmy od liczb dwucyfrowych, ale później też przeszliśmy do trzycyfrowych i to bardzo fajna sprawa, bo dzieci trzeci kubeczek zakładały sobie często na głowę, czyli tak naprawdę nauka przez zabawę. Kubeczki tak naprawdę można wykorzystać do wielu, wielu rzeczy matematycznych. Dzieci świetnie w ten sposób bawią się matematyką, poznają nowe rzeczy. Powiem szczerze, że jedyną taką trudną rzeczą było to, że dzieci za bardzo były na początku zaabsorbowane tymi kolorowymi kubeczkami. One chciały je wszystkie mieć przy sobie, ale z biegiem czasu to wszystko minęło i faktycznie te dzieci oswoiły się z kubeczkami i świetnie się bawiły. Czyli mamy kolorowe kubeczki.
Kolejna rzecz to zakorkowana matematyka. Tym razem bawiliśmy się układem współrzędnych, oczywiście nie nazywając to jako układ współrzędnych. Na początku dzieci dostały kolorowe korki, które musiały ułożyć na konkretnej pozycji. Tutaj mamy planszę, gdzie po jednej stronie są liczby, po drugiej stronie jest alfabet, czyli nie wiem, czerwony na przykład korek dzieci musiały położyć na przykład 3A. Zielony korek na 4D. Tutaj wspólnie wszyscy się bawili, układali się wspólnie na początku, po to, aby później przejść do kolejnego zadania, a kolejne zadanie polegało na tym, że otrzymały zakodowany obrazek, czyli otrzymały planszę. Na tej planszy musiały odpowiednim kolorem pokolorować pola, które były wskazane w instrukcji. Czyli mamy, że D7 dzieci musiały pokolorować na kolor czerwony, G7 też na czerwony, a na przykład E4 na szary. Każde dziecko dostało planszę, każde dziecko dostało instrukcję i rozpoczęły malowanie. Zabawa świetna. Kodowane obrazki też bardzo często ostatnio spotyka się w sieci. Faktycznie dzieciakom się to podoba, można je wykorzystać na różne sposoby. Można też zakodować tu, ja wrócę jeszcze do slajdu poprzedniego, ponieważ można też wykombinować sobie jakieś działanie matematyczne i też coś tu popróbować z tymi działaniami, czyli na przykład ja pewnie pokażę bardzo fajne kodowanie kolorów, to może pokażę przy okazji następnej zabawy. No i mamy te kodowanie obrazków, później prezentacja i w rezultacie powstają bardzo fajne obrazki, które można wywiesić na przykład w pracowni szkolnej. Obrazki znajdziecie na blogu Oswajanie Programowanie. To jest blog Mistrzów Kodowania. Mamy tam świetne artykuły na ten temat, między innymi Ani Świć. Znajdziecie tam mnóstwo fajnych szablonów do wydrukowania. Gorąco polecam. Oczywiście zachęcam też do stworzenia własnych, bo nie ma to jak stworzyć coś własnego i nieść to później dla siebie. Matematyczna instrukcja. To też bardzo fajna zabawa. Zabawa polega na tym, że drukujemy jeden taki obrazek, który wręczamy jednemu dziecku. Dzieci, pozostałe dzieci otrzymują pustą planszę, taką pokrapowaną, z tym samym punkcikiem w tym miejscu. I zabawa polega na tym, że prosimy dziecko, które otrzymało ten obrazek, aby za pomocą instrukcji typu jedna kratka do góry, jedna kratka w górę, w dół, w prawo, przekazało pozostałym dzieciom, w jaki sposób mają narysować tego pieska, który znajduje się na kartce dziecka, które wydaje instrukcję. Oczywiście ta kartka jest niewidoczna dla dzieciaków, tylko dla tego dziecka, które wydaje instrukcję. Bardzo ważną tu jest rzeczą, aby na początek wszystkie dzieci ustawiły kartkę w jedną stronę. Dlatego akurat w przypadku tego obrazka można powiedzieć dzieciakom, aby ustawiły kartkę w ten sposób, by punkt znalazł się w lewym dolnym rogu. I dopiero wtedy zaczynamy zabawę. Czyli dziecko, które ma przed sobą obrazek, instruuje pozostałe dzieci. Jedna kratka do góry, jedna kratka w prawo, cztery kratki do góry i tak dalej, i tak dalej. Później oczywiście jest porównywanie obrazków, sprawdzanie, czy wszyscy otrzymali ten sam zakodowany obrazek i wyłapywanie ewentualnych błędów, które dziecko popełniło błąd. Tu bardzo fajnie jest to, aby dzieci sprawdzały sobie te prace w parach na przykład, czyli porównywanie dwóch prac i wyłapywanie błędów. Bardzo fajna zabawa. Tutaj bardzo ciekawe zadanie, tak naprawdę tą zabawę wymyśliły same dzieciaki, drugoklasiści. Oni postanowili zakodować działania matematyczne. Wykorzystali do tego zwykłą taką planszę, gdzie tu kolejno, tak jak na kalkulatorku, zapisali cyfry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu mamy 0, później dodawanie, odejmowanie, dzielenie i równa się. Oni sami wymyślili tę zabawę, która polegała na tym, że
stworzyli swój własny kod. On polega na tym, że zapisujemy najpierw, z jakiej cyfry startujemy. Tu akurat jest piątka. Od piątki idziemy w prawo, później idziemy w dół i mamy krzyżyk, czyli oznacza to, że z tego pola zabieramy to, co się tam znajduje. Tu faktycznie, jak sobie pójdziecie od piątki w prawo, w dół, to zabieramy dziewiątkę. I tu faktycznie po tej stronie tablicy jest ten przykład rozpisywany pomału. Później, jak jesteśmy na dziewiątce, idziemy sobie dwa razy do góry. Następnie zabieramy, nie wiem, czy ja tu dobrze widzę, ja dobrze, o, jeszcze raz. Czyli jak byliśmy na dziewiątce, to idziemy w dół, przepraszam, i zabieramy minus. Następnie idziemy dwa razy do góry, zabieramy szóstkę i następnie trzy do dołu, raz, dwa, trzy i mamy równość. Czyli takie typowe zapis zakodowanego działania, które następnie oczywiście zostaje rozwiązane. Bardzo fajna sprawa, ponieważ dzieci oprócz tego, że rozwiązują przykłady, to jeszcze dodatkowo muszą poprawnie je zakodować. Na początku zabawa odbywała się w ten sposób, że dzieci same znaczy, że całą klasą bawili się na tablicy po to, żeby później zakodować, jeszcze tu mam zdjęcie, jak dzieciaki wspólnie rozwiązują przykłady. Następnie w parach dzieciaki dostają te same tabliczki i muszą zakodować działanie na kartce, czyli sami wybierają, jak wyglądać działanie, a następnie kartki te są przekazywane do sąsiednich drużyn i sąsiednia drużyna odkodowuje to działanie, a następnie wykonuje obliczenie. Zabawa bardzo fajna. Tu dla ułatwienia polecam, aby dzieciom bardzo się myliły te przejścia, te strzałeczki, dlatego tutaj wykorzystane zostały korki. I tymi korkami dzieci się przesuwały, było im zdecydowanie łatwiej. Czyli z maluszkami można w ten sposób, że faktycznie na początku, żeby sobie tym korkiem chodziły po tej tablicy i stawiały korek na tej liczbie, którą zabierają. Później korek idzie dalej i znowu na tej, której zabierają. Bardzo fajna zabawa. Tutaj mamy pracę dzieciaków, takie działania podtworzyły. Niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, w zależności oczywiście od tego, od umiejętności pary. No i kolejna zabawa, odbierz faks. Bardzo fajna zabawa. Ja zanim ją wytłumaczę, to powiem tak, świetna rzecz, żeby mieć zawsze schowaną gdzieś w swoim biurku, kiedy, nie wiem, jest jakaś praca klasowa, jakiś sprawdzian, dzieciaki piszą, które dzieci kończą wcześniej, nie wiadomo, co z tymi dziećmi zrobić, to taki fakt dobrze gdzieś mieć tak ukryty w szufladzie dla dzieciaków, dla tych, które będą nam się nudziły. Już tłumaczę, o co chodzi. Polega to na tym, że dzieci otrzymują taką planszę, a obok planszy mamy zapisane liczby. Pierwsza liczba zawsze odnosi się do liczby białych pikseli, czyli do białych pól, druga natomiast do czarnych. Czyli jeżeli mamy wiersz 4, czyli 4 krateczki dzieci zostawiają niezamalowane, a następnie 11 zamalowują, czyli liczą sobie pomalutku 11 i zamalowują. W kolejnym wierszu mamy 4, 9, 2, 1. Oznacza to tyle, że 4 na początku nie zamalowują, później 9 zamalowują, jak sobie tu policzycie, 9 zamalowują, następnie 2 nie zamalowują i 1 zamalowują. I tak każda linijka ma swoje liczby. Najważniejsza zasada jest taka, pierwsze liczby zawsze odnoszą się do białych pól. Jeżeli, bo może się tak zdarzyć, że od razu od samego początku trzeba zamalować, tak jest w przedostatnim wierszu, przy tym pierwszym rysunku, to wówczas zapis jest taki 0,17, czyli oznacza to, że 0 zamalowanych i 17 dzieci muszą zamalować. Po wykonaniu tej instrukcji dzieci otrzymują rysunek. Akurat tutaj mamy filiżankę, podobnie wygląda ona tak. Oczywiście można tworzyć bardziej skomplikowane, tutaj mamy więcej tych cyferek, tych liczb, czyli to w zależności od tego, jakie, które dziecko wykonuje zadanie. Ale
bardzo fajną rzeczą też jest, aby dziecko stworzyło swój własny rysunek, czyli na początku tworzy tutaj na tym polu swój własny rysunek, następnie tu zapisuje kod do tego rysunku, odcinamy, ten kod dziecko przepisuje tu i następnie inne dziecko musi według tego kodu narysować ten rysunek. Bardzo fajna sprawa. Dzieci tu mogą tworzyć swoje własne rysunki, dodatkowo kodować je, a inne dzieci mogą je odkodowywać. Dla utrudnienia można wprowadzić działania matematyczne. Oczywiście zasada jest zupełnie ta sama, czyli wykonujemy najpierw to działanie, tu mamy 4 razy 2, czyli 8, czyli 8 zostawiamy białych, a jedno zamalowujemy, bo tu mamy 2 nizy, czyli typowe działanie matematyczne. Oczywiście działania dobieramy do umiejętności dzieciaków. W klasach trzecich pewnie będą one bardziej skomplikowane, w klasach młodszych zdecydowanie łatwiejsze. Czyli oprócz zapisania, ja proponuję, aby na początku oczywiście bawić się typowymi tego typu zapisami, czyli odliczanie tych krateczek. Jak już dzieci zrozumieją w ogóle ideę tego faksowania, to wówczas nie ma najmniejszego problemu, aby kolejnym etapem były działania matematyczne. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze raz to, co już mówiłem na początku. Miejcie coś takiego zawsze przy szufladzie, w biurku. Zawsze jak jest taki moment, jeżeli dzieci się nudzą, bo wykonały pewne zadania, dajemy im faks i świetna sprawa. Tutaj jest jeszcze troszeczkę trudniej. Mamy zakodowane, oprócz tego, że te białe i kolorowe, zamalowane, niezamalowane, to jeszcze kodujemy kolory. Tutaj kodowanie kolorów, ja akurat ze swoimi dzieciakami na zastępstwie w klasach młodszych, jak miałam zajęcia, zrobiliśmy w ten sposób, że zakodowaliśmy w ten sposób, że biały to 0 w nawiasie, czarny to 1, zielony to 2, niebieski to 3, czerwony to 4. I wówczas zapis wygląda tak, że najpierw piszemy ile pól, a w nawiasie według tego kodu wpisujemy jakiego koloru, czyli mamy 7 białych, 2 niebieskie i 7 białych. I pierwszy wiersz wygląda w ten sposób po odpowiednim pokolorowaniu przez ucznia. Drugi wiersz mamy znowu zakodowany, czyli mamy 5 białych, 2 niebieskie, 2 kratki czerwone, 2 niebieskie i 5 białych. I mamy w tym momencie drugi wiersz zakodowany. I tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście też można w ten sam sposób bawić się jak przy tej poprzedniej zabawie, że dzieci tworzą swoje własne rysunki i kodują później za pomocą jakiegoś kodu kolorów, które sobie po prostu z dzieciakami ustalamy. Tutaj można oczywiście też wprowadzić jakieś symbole, można wprowadzić jakieś literki, albo po prostu cyferki, czy tam, tak jak ja to tu po prostu zrobiłam z dzieciakami. Bardzo fajna sprawa, polecam. Zakodowanie zadania. Bardzo fajną rzeczą jest, kiedy dzieci w klasach młodszych, zresztą nie tylko w młodszych, tworzą swoje własne zadania z treścią. W mojej szkole bardzo często tak właśnie działamy z dziećmi, nie korzystamy z książek, to dzieci zachęcamy do tego, aby tworzyły swoje własne zadania z treścią. I tu właśnie mam przykład takiej lekcji z klasą trzecią, gdzie zakodowaliśmy konkretne cyfry od 0 do 9. One są wszystko tak nie po kolei pokładane, tu mamy od 0 do 4, tu mamy do 9, ale 7 tu obok jest, po prostu nie zmieściła nam się. Zakodowaliśmy je w ten sposób, że powycinaliśmy z kolorowego papieru figury geometryczne. Tu mamy kwadraty, mamy koła, mamy trójkąty. Te figury, akurat jeśli chodziło o to, o tą lekcję, nie miały znaczenia. Ważny był kształt i ważny kolor. Czyli dzieci na tablicy poprzypinały, jakiej cyfrze, jaka figura odpowiada, w jakim kolorze, a następnie podzieliły się w pary i ich zadaniem było ułożenie zadań z treścią, ale w ten sposób, żeby nie wpisywać liczb do swoich zadań, tylko żeby przyklejać konkretne znaki. Po stworzeniu tych zadań
Wszystkie zadania przykleiliśmy na tablicę. Każda para prezentowała treść swojego zadania z treścią. Były one najróżniejsze. Nawet jak tu widać na jednym zdjęciu mamy, jest nawet danie dotyczące emerytury babci, która odbiera co miesiąc emeryturę, ile pieniędzy będzie otrzymała w ciągu, i tu mamy zakodowany ileś lat. Pomysły były najróżniejsze. Tak naprawdę chodziło o to, aby zależało mi tutaj na tej lekcji, aby te dzieci akurat już umieją dodawać, odejmować i mnożyć w sposób napisany, i chciałam poćwiczyć te umiejętności. Dlatego tylko było jedno polecenie. Zadaniem dzieciaków było zadanie z treścią, gdzie po prostu pojawi się możliwość poćwiczenia dodawania albo odejmowania, albo mnożenia sposobem pisanym. I to właśnie te zadania. Dzieciaki oczywiście prześcigają się w tym, jak najśmieszniejsze zadanie chcą ułożyć. Mają z tego ewidentnie wielką zabawę i tak naprawdę o to chodzi, aby robiły, uczyły się matematyki, bawiąc się nią. I tu jest taki typowy przykład, gdzie była prezentacja tych zadań. Później pokażę jeszcze. Później oczywiście próby rozwiązywania tych zadań, czyli oprócz tego, że każda para zaprezentowała, to później po kolei próbowaliśmy rozwiązać te zadania. I przy tym się świetnie dzieciaki bawiły. To teraz może jeszcze troszeczkę o jednej rzeczy, która ostatnio też ewidentnie zawładnęła naszą edukacją, czyli roboty. Roboty świetnie sprawdzają się na lekcjach matematyki. Myślę, że nie tylko, nie myślę, na pewno nie tylko na lekcjach matematyki, ale na matematyce urozmaicają te lekcje, sprawiają to, że dzieciaki lubią po prostu rozwiązywać zadania, podejmować jakieś problemy, główkować. Tutaj przykładem takich robotów, które ja wykorzystuję na lekcjach, są oczywiście ozoboty. Z ozobotami można tworzyć najróżniejsze rzeczy, chociażby tego typu zadanie. Tu akurat stworzony została droga. Zadaniem dzieciaków było powpisywanie w te pola tutaj liczb tak, aby były, każda kolejna liczba była o dwa większa. Tu akurat mam przykład, że na 99 na końcu można narzucić, jaka ma być ostatnia cyfra, liczba, ale można też dać dowolnym dzieciakom, czyli tu sobie wpisujemy jako tylko tą pierwszą liczbę, ale zadanie jest takie, że muszą każdy krok, to jest o dwa większa liczba. Dodatkowo malowały, oczywiście te drogi umieszczały kody, no i na końcu testowanie, czyli ozoboty poszły w ruch i sprawdzanie, czy wszystko być tak, jak było. Bo tak, jak powinno. Tu każde dziecko dostało swoją drogę, więc każde dziecko odpisywało swoje liczby. Sprawdzanie było ogólne. Mamy tylko trzy ozoboty w szkole, więc wszyscy obserwowali. Przy okazji przypatrywali się nie tylko ozobotowi, ale i tym liczbom, które były tu zapisane, bo jak ozobot poruszał się po tej drodze, to dzieciaki śledziły, czy faktycznie te liczby, które zostały tu zapisane, spełniają warunki zadania. Oczywiście pojawiły się błędy, co było bardzo fajne, bo zobaczyliśmy, że po prostu błędy nie są niczym złym, że kwestia poprawienia, bardzo fajna sprawa. Czyli o roboty jak najbardziej tak, ale też dasz i dot. Powiem tak, kilka lekcji przeprowadziłam z tymi robotami. Można z nimi robić niesamowite rzeczy i to, jak dzieciaki reagują na to, kiedy te robociki są na ich lekcjach, dodatkowo potęguje magię matematyki. Tutaj na przykład mamy zajęcia z pierwszoklasistami. To nie było banalne, ponieważ porozrzucane zostały cyfry i zadaniem dzieciaków było tak poprowadzić Dasza, aby kolejność zaliczał wynik, który powstanie z dodawania. Czyli na przykład 6 plus 4 mamy 10, czyli robot musiał przejechać od 1 do 0. Jeżeli wynik był liczbą jednocyfrową, to wówczas po prostu robota gdzieś kładliśmy i załóżmy, że wynik był 6 i musiał tak poprowadzić Dasza, aby pojechał do 6. Powiem tak, to
jak te dzieciaki główkowały, żeby dobrze odpowiedzieć, bo nagrodą właśnie było poprowadzenie Dasza do konkretnego wyniku, tak się bały, żeby się nie pomylić, liczyły na paluszkach, niektóre myśli. Świetna sprawa, przy tym po prostu powtarzaliśmy matematykę, wykonywanie prostych działań na liczbach. Tutaj też mam zdjęcie, gdzie wykorzystaliśmy roboty do tego, aby mierzyć odcinki. Tu porozrzucaliśmy karteczki. Zadaniem Dasza było wskazać najkrótszy odcinek, czyli tak go poprowadzić, aby faktycznie zaliczył te dwie, załóżmy te dwie karteczki, czyli od pomarańczowej do tej drugiej, a następnie mierzyliśmy miarką, czy faktycznie ta odległość była najkrótsza, czy były jeszcze krótsze. Bardzo fajna sprawa. Czyli robotom na matematyce mówię zdecydowanie tak. No i mamy Scratcha. Scratch, świetna sprawa, programowanie jak najbardziej tak. Jednak powiem szczerze, że ja uwielbiam, jak wchodzę do malówków, sama tworzyć w Scratchu takie programy, które, w Scratchu oczywiście, które pomagają dzieciakom odkrywać matematykę. To znaczy, robię to w ten sposób, że jeżeli na przykład chciałabym, aby dzieci poznały liczby parzyste i nieparzyste, to robię program w Scratchu, dzięki któremu mają możliwość odkrywać zasady, kiedy dana liczba jest parzysta, kiedy nieparzysta. To jest akurat taki prosty program, gdzie zadaniem dzieciaków jest pod konkretną liczbę, a duszek, który jest na scenie, mówi, to jest liczba parzysta, albo to nie jest liczba parzysta. I tak bawiłam się właśnie z maluszkami, że dzieci podawały liczbę, wstukiwały do programu, duszek odpowiadał, zapisywaliśmy na tablicy, na przykład dziecko powiedziało 10, duszek nam powiedział, to jest liczba parzysta, nie pisaliśmy 10, liczba parzysta, 13 nieparzysta, 12 parzysta i zastanawialiśmy się, dlaczego niektóre liczby są parzyste, a niektóre nieparzyste. Jaka zasada obowiązuje, że faktycznie niektóre tak, na niektóre mówimy parzyste, na niektóre nieparzyste. I myślę, że Scratch jest tu świetnym narzędziem do tego typu odkrywania przez dzieci matematyki. Ciężko tu mówić o jakimś takim zaawansowanym programowaniu w tym programie przez dzieci w klasach 1-3, ale jeżeli dzieci zobaczą, że dzięki takim programom mogą uczyć się matematyki, to myślę, że fajnie też będzie później w klasach starszych, one same będą chciały programować, tworzyć swoje własne programy. Oczywiście w klasach młodszych można jak najbardziej już też próbować. Także w ten sposób skraczałem tutaj, najchętniej widziałam na lekcjach matematyki, jako takie narzędzie do tego, aby pomagał w odkrywaniu matematyki przez dzieci. Tutaj zachęcam do obejrzenia projektów, które znajdują się w pracowni matematyki. To są takie miejsca, gdzie zebrane zostały projekty, które powstały w ramach wiosennej akcji kodowania, zorganizowanej przez Mistrzów Kodowania w 2015 roku. Jest tam mnóstwo fajnych projektów, które można wykorzystać na swoich lekcjach, zarówno w klasach 1-3, jak i 4-6, jak i oczywiście gimnazjum, ponadgimnazjalne szkoły. Na ten moment już gimnazjów nie będzie. Także bardzo, bardzo, po prostu skarbnica wielka skarbnica różnych fajnych projektów. Polecam bardzo, tam są zebrane wszystkie w jednym miejscu pracownia matematyki, tak się to nazywa. To jest studio pracownia matematyki. Tutaj mam taką bardzo fajną zabawę, hokus pokus. Zasady jej wytłumaczone są krok po kroku. Ja może tak szybciutko przeczytam, czyli uczestnicy zabawy siadają w kręgu i po kolei odliczają od 1 do nieskończoności bez wymieniania liczby 3 lub jej wielokrotności, czyli 6, 9, 12 i tak dalej, oraz liczby 4 i jej wielokrotności, czyli 8, 12, 16 i tak dalej. Zamiast liczby 3 lub jej wielokrotności należy powiedzieć hop. Zamiast liczby 4 lub jej wielokrotności należy powiedzieć pokus. Problem jest wtedy, kiedy pojawia się wspólna wielokrotność trójki i czwórki, czyli na przykład 12, 24 i tak dalej, bo wtedy dziecko musi powiedzieć hokus pokus. Kto popełni błąd, to odpada w gry. Wygrywa ta osoba, która najdłużej pozostaje w grze.
Ta zabawa jest niesamowita, świetna. Ja to akurat podałam ją na przykładzie trójki wielokrotności, czwórki wielokrotności, ale równie dobrze może być przy liczbach parzystych, nieparzystych. Bardzo fajna zabawa. To jest właśnie taki przykład, jak można się fajnie bawić matematyką. Tu przy okazji tej zabawy dzieci ćwiczą wielokrotności liczb, a przy okazji świetnie się bawią. A teraz mam małą zagadkę. Jak policzyć ryby w stadzie? Mamy stad, w którym jest N ryb. Jak policzyć, ile ryb jest w tym stawie? Puszczenie wody oczywiście nie wchodzi w rachubę. Czy w ogóle się da? Czy da się policzyć, ile jest ryb w stawie? Tak po prostu podchodzimy do stawu. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ile jest tych ryb? No to czekam w takim razie na odpowiedzi. Jak myślicie, czy da się? Znaczy, N ryb to tak założyłam, ileś tam tych ryb jest, dlatego jak napisałam N ryb. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych ryb jest, że na przykład jest 120, a może jest 500? Nie wiedząc tak naprawdę, nie wiedząc, ile jest tych ryb. My podchodzimy do stawu i nie wiemy, ile jest ryb. Pewnie osoba, która ten staw prowadzi, hoduje te ryby w tym stawie, wie, ile ich jest, ale my o tym nie wiemy. No to widzę różne odpowiedzi. Teraz to oczywiście podam, czy się da, czy się nie da. Może się nie da po prostu i dlatego... Tutaj ta odpowiedź Kasi przypomina mi troszeczkę projekt w Scratchu. Za dużo, za mało. Przepuścić, że o, bardzo fajny pomysł. Tutaj dopisałam, że spuszczenie wody nie wchodzi w grachówę, bo tutaj oczywiście dzieci pierwszy miały pomysł, że spuszczamy wodę i liczymy ryby. Dobrze, to może powiem, da się. Da się. Okazuje, że się da. W jaki sposób? Tu umieściłam algorytm. To jest algorytm postępowania, w jaki sposób stwierdzić, ile jest ryb. Zasada jest bardzo prosta. Złów na przykład 100 ryb. To oczywiście ta liczba jest dowolna. Ja podaję na przykładzie 100 ryb. Oznaczy w jakiś sposób, czyli nie wiem, zaznaczy flamastrem, czy jakimś w inny sposób, wypuśćcie jak najszybciej. Przyjdź na drugi dzień i ponownie złów tę samą ilość ryb. Czyli jeżeli ktoś złowił 100 ryb pierwszego dnia, to ponownie 100 ryb łowi. Wśród złowionych ryb policz, ile złapałeś wcześniej przez siebie oznaczonych. Załóżmy, że są to tylko 4 ryby, te, które zostały przez nas oznaczone poprzedniego dnia. I szacowana liczba wszystkich ryb w stawie to 100 razy 100 podzielić na 4, czyli 2500 wtedy by było. Ta liczba 100 bierze się oczywiście z tego miejsca, czyli ile ryb złowiliśmy, a ta czwórka bierze się stąd, ile ryb złapaliśmy oznaczonych. To jest tak zwana metoda Lincolna-Petersena, stosowana do badania liczebności populacji. Wydaje się to coś niesamowitego, ale to jest właśnie magia matematyki, że rzeczy, które wydają nam się niesamowite, jesteśmy w stanie, po prostu ktoś już kiedyś coś wymyślił, jesteśmy w stanie odkryć. I właśnie chodzi o to, aby właśnie zabawa, tak jak tu zgodnie z cytatem Glena Domana, zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. I więcej zabawy, tym więcej nauki. Mam nadzieję, że właśnie matematyka jest takim przedmiotem, gdzie dzieci mogą się bawić, mogą odkrywać matematykę. I tego i Wam wszystkim właśnie, sobie przede wszystkim i Wam życzę, aby nasze lekcje matematyki były taką typową zabawą, żeby dzieci uczyły się, nie wiedząc, że w ogóle się uczą. A dzięki kodowaniu jesteśmy w stanie to zrobić. Powiem więcej, ja uważam, że w zasadzie każdy temat realizowany na edukacji matematycznej jesteśmy w stanie tak przerobić, aby pojawiły się tam elementy kodowania. A jak będzie kodowanie, to będzie też zabawa. A jak będzie zabawa, to będzie nauka, w której dzieciaki w ogóle nic nie wiedzą, że się uczą, a będą się przekazać bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy. Bardzo dziękuję. Oddaję Ci, Agnieszko, głos. Dziękuję bardzo, Wiolu. Czy mnie słychać? Tak, ja Cię słyszę. Dobrze, a czy uczestnicy mnie słyszą?
Super, bardzo się cieszę. Viola już mnóstwo ciekawych pomysłów Wam przedstawiła, także mi zostało tak naprawdę tyci, ale mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego dla Was tutaj się znajdzie i coś, czym mogę się z Wami podzielić. Już się przełączam na moją prezentację, tak? Czyli teraz pomysły dla klas 4-6. Może ja bliżej się tutaj do mikrofonu, albo będę głośniej mówiła. Halo, halo? Dobra. Słuchajcie, oczywiście wszystkie pomysły, które przedstawiła Viola, jak najbardziej można stosować również ze starszymi dziećmi, wykorzystywać je w klasach 4-6, a nawet z gimnazjalistami. Można się zdziwić, ale też im zabawa z waszym dotem czy z kolorowymi kubeczkami sprawia przyjemność. No dobra, to lecimy, moi drodzy, do pierwszej planszy. Myślę, że doskonale już co niektórym znana mucha. Mucha jest świetnym ćwiczeniem na początek lekcji, kiedy dzieci nam przychodzą jeszcze trochę myślące o przerwie, trochę o tym, co się działo i tak dalej. I wtedy możemy im tą muchę zaprezentować właśnie po to, żeby ich zebrać tak w sobie, już nakierować myśli na to, co będzie się działo na zajęciach. Podstawowy wariant muchy jest taki, że prowadzący, może to być nauczyciel, może to być dziecko, podaje kierunki, w którym idzie mucha, a dzieciaki śledzą wzrokiem tor tej muchy. Kiedy mucha wychodzi poza krawędź, umawiamy się na jakiś sygnał. Może być to powiedzenie stop, może być to powiedzenie wyszła, obojętnie co, ale ważne, żeby cała grupa wiedziała, co po prostu mówimy. Tak? Czy to jest zrozumiałe? To co, próbujemy, moi drodzy? Mucha jest na środku, a ja zaczynam podawanie. Tak? Jeżeli powiem mucha w górę, to mucha rusza się o jedno pole w górę. Jeżeli powiem mucha w prawo, to w prawo. Tak? Jeżeli mucha w lewo, to w lewo. Dobra, oczywiście tak, Ani Grzegory, słynna mucha. Dobra, no to lecimy. Mucha w górę, mucha w górę, mucha w lewo, mucha w dół, mucha w dół, mucha w lewo, mucha w prawo, mucha w prawo, mucha w dół, mucha w dół, mucha w prawo, mucha w prawo, mucha w prawo. Brawo! Oczywiście. Świetnie. Dobrze. Drugim wariantem słynnej muchy jest dorobienie planszy jak w grze w statkach. Tak? Ubrę 1, 2, 3, 4 do 5 i po bokach ABCD. Teraz już się nie umawiamy na bum, czy wyszła, czy stop, tylko po prostu te same zasady. Kiedy się zatrzymujemy, to mówimy, na którym miejscu jest mucha. Tak? A pozostałe zasady te same. Tak naprawdę mucha ma mnóstwo różnych wariantów. Możemy się również umówić na wariant trzeci. Kolorujemy planszę, wymyślamy, najlepiej jeszcze z uczniami, co kolor oznacza, tak? I możemy znowu albo śledzić tor muchy i wykonywać za każdym razem polecenia, czyli jeżeli ja mówię na przykład mucha w górę i mucha wchodzi na różowe pole, to wszyscy krzyczymy hura, albo umawiamy się, że po zakończeniu, tak, kiedy mówię mucha stop, wtedy wydajemy czy to klaśnięcie, czy pokskok, czy okrzyk, tak? Czy to jest wszystko zrozumiałe, co ja mówię? Słuchajcie, bo ja się tak wiecie. Dobra. Bardzo się cieszę. A panatki krzyczą tak, to znaczy, że jest dobrze. Dobra, to jeżeli muchę rozumiecie, to na pewno pokochacie też poszukiwacze skarbów. Poszukiwacze skarbu, bardzo podobnie, tyle że pierwszy wariant kodujemy sobie, pod którą palmą, na której wyspie jest skarb. No i znowu, albo mamy warianty, że nauczyciel prowadzi,
Albo mamy warianty, że dziecko przygotowuje drogę do mapy. Ja myślę, że najłatwiej będzie, jak ja tutaj, o nie wiem, czy się uda, zaraz zobaczymy, czy uda mi się udostępnić swój ekran dla Was i pokazać, skąd ja tą mapę wzięłam i tak naprawdę o co chodzi. Tam na dole jest link do strony, to jest jedna z moich ukochanych stron, jeśli chodzi dokładnie tutaj o takie karty Laviola, że dobrze mieć w szufladzie, jeżeli ktoś coś szybciej skończy. Tylko nie wiem, czy po prostu będziecie widzieć, czy nie będziecie widzieć, bo mi tutaj aplikacja niestety nie bardzo chce się włączyć i chyba niestety, ale tak, o ten link mi tutaj chodzi. Jeżeli macie ochotę, możecie na swoich komputerach spróbować otworzyć, bo mi Click Meeting niestety nie chce udostępnić dla Was ekranu. Jeszcze raz może zamknę i spróbuję włączyć, bo pokazałabym Wam to po prostu na żywo, byłoby łatwiej. Tak, widzę, że Apanacki wrzuciła, tylko chciałam po prostu na żywo Wam pokazać, jak taka karta wygląda. Ale chyba niestety nic z tego, ponieważ mi tutaj program odmawia współpracy. Asia, dlaczego to nie ten? Na stronę nie trzeba żadnego hasła. Tam się nawet nie trzeba logować, żeby móc korzystać ze strony. Oczywiście można to robić, ale nie trzeba. Żeby otworzyć mapę, już mówię. Słyszę cię, Asiu. Słuchaj, obok ankiety plusik i dziel się swoim ekranem, tak? Tak, tylko że nie chce mi się odpalić Click Meeting, wiesz? Okej, okay, poczekaj, a gdybym ja wzięła... Poczekaj, może teraz się ten... No złośliwość... Okej, okay. A pokazało Ci się takie okno, żeby pobrać aplikację do współdzielenia? Tak, ja już mam ją pobraną, tylko teraz cały czas się nie chcę połączyć. No, także wiesz co, być może, że jest to wina łącza internetowego i być może, że potrzebuje trochę większą prędkość, ale... No właśnie, chyba niestety nic z tego. Asia pyta, co wpisać, żeby mapę otworzyć. Mapa to jest secret map w puzzlach. Zaraz. Kleję może link. Chciałam inaczej, ale niestety moim drodze się zrobiło inaczej i Wam tego po prostu nie jestem w stanie pokazać na żywo, a szkoda. Tak? To możesz opowiedzieć, Aga, super. Na przykład, można tam to na stronie. Dużo rzeczy znaleźć. I to, co najfajniejsze, zawsze do każdej karty pracy jest rozwiązanie. Także jeżeli sobie zrobimy kartę pracy, czy to będzie mapa skarbów, czy to będzie nawet karta pracy, jeśli chodzi o dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie pisemne, to zawsze mamy gotowca za przeproszeniem, tak? Gdzie sprawdzimy sobie rozwiązania. Dobra. Niestety poszukiwacze skarbów za dużo nie poszukają, ale cieszę się, że działa świetnie. No to lecimy dalej, moi drodzy. To, o czym mówiła już Wiola, więc ja się troszeczkę tutaj powtórzę. Wszelkie szyfrowanki, kodowanki, one naprawdę świetnie sprawdzają się również w klasach 4-6. I o ile u maluchów trzeba tam zacząć tak naprawdę od początku, to w klasach 4-6 dzieciaki świetnie już grają w statki, grają w Minecrafta z koordynatami, ze współrzędnymi, nawet jeżeli jeszcze na matematyce tego nie było, to naprawdę sobie świetnie radzą, tak? Na zdjęciu to są zajęcia dodatkowe, więc proszę się nie przejmować, że taka mała klasa. Nie, to są zajęcia dodatkowe, które najczęściej spędzamy na podłodze właśnie. Uwielbiam dzieciaki też, mimo że dywanów nie mamy, tak? I tam sobie właśnie według szyfru
rysujemy, odkodowujemy wiadomość. Dobra. Ktoś pytał o ozoboty. Wiola też o ozobotach wspomniała, tak? Nie wiem, czy będzie widać moje maleństwo. O, jest, proszę Państwa, jest, tak. Moje dwa cudowne. O, proszę bardzo, uśmiechają się do Was. Bardzo pomagają przy nauce matematyki. Są też takim elementem urozmaicającym, tak? W matematyce czasami mamy zadania, które po prostu musimy przećwiczyć i jeżeli to robimy tylko i wyłącznie w zeszycie, to może być to już nużące, nudne i dla nauczyciela, i dla dzieciaków, a tego przecież nie chcemy. Można wtedy wspomóc się troszeczkę właśnie robotów, na przykład ozobotów. Tutaj na zdjęciu mamy taki labirynt, który pomagał nam w wyborze liczb do dodawania pisemnego, tak? Najpierw zbudowaliśmy sobie labirynt, wyznaczyliśmy trasy z liczbami, tak? I dwa ozoboty jeździły, losowały nam liczby, które dzieci na tabliczkach słów kościelnych, akurat nie w zeszycie, tylko na tabliczkach, co było taką dodatkową atrakcją, sobie dodawały. Jak pobrać mapę? Tam trzeba na dole sobie pozaznaczać i niebieski prostokąt. Utwórz kartę pracy. I powinien się PDF. Dokładnie. W PDF-ie dokładnie powinien się nam otworzyć. Tak? Z ozobotami większość z Was już pewnie gdzieś tam miała do czynienia, widziała je przynajmniej, tak? One są cudowne, bo potrafią rozpoznawać kolory i polecenia dla nich możemy kodować właśnie kolorami. To jest taka tablica. Jak zrobić, żeby były strzałki zamiast napisów po angielsku? W tej chwili to ja nie powiem na to pytanie. Przepraszam, telefon mi dzwoni. Można też prawo, lewo. Dokładnie, też można sobie poradzić zakrywając. Dobra. Następne roboty, które nam pomagają przy nauce matematyki, to są mBoty. Tutaj też mam takiego królika wielkanocnego, nie wiem, widać go królika. Tak, wielkanocnego. mBoty są super pod tym względem, że tak naprawdę programujemy je programem, który wygląda prawie jak Scratch, tyle że zamiast kota mamy uśmiechniętą pandę. I zamiast kota, który przechadza się tylko po ekranie, mamy robota, który ten ruch pokazuje nam zupełnie na żywo, tak? Więc zamiast ekranu mamy coś więcej, mamy przeniesienie tego, co działo się tylko i wyłącznie na komputerze, tak? Na rzeczywistość. I dużo fajniej można pokazać, że na przykład nasz robot jedzie i rysuje nam kwadrat, tak? Niż tylko w Scratchu, gdzie działo się to tylko i wyłącznie na ekranie. Dobra. Następną mocą jest też Scotty Go, który ma już wielu, wielu fanów na internecie, na Facebooku nawet, tak? Szkolne kluby Scotty Go. Fantastyczna gra, która łączy nam taką grę zwykłą planszową z technologią, tak? Bo to, co robimy, układamy sobie skrypty i skanujemy je tabletem. Tak naprawdę wspaniale nadaje się do tego, żeby dzieci pracowały w grupach, czyli żeby współpracowały ze sobą, żeby dzieliły się swoimi pomysłami, dzieliły się tym, co robią, żeby wspólnie dochodziły do pewnych rozwiązań. Wspaniała sprawa, bardzo, bardzo polecamy. A jak już mamy
gry planszowe, to jeszcze bardziej polecam, żeby dzieci tę grę stworzyły same. My akurat organizowaliśmy taki konkurs, zróbmy sobie grę, gdzie dzieciaki stworzyły gry planszowe wspólnie z rodzicami. Także mogły tutaj wystartować zarówno rodziny, jak i dzieci indywidualnie. Przeróżne gry, ta akurat jest grą na sklejce, tak? Ale były też kodowanki matematyczne, tak? Choinki, góry, boiska sportowe. No i nawet, moi drodzy, była matematyczna udręka, która tak naprawdę udręką nie była, tylko była wspaniałą grą. I nie dość, że dzieci uczą się tworząc taką grę, to później inne uczą się taką grę grając, a dużo więcej frajdy jest z tego, że sami coś zrobiliśmy i nasi koledzy czy koleżanki mogą w tą naszą wspaniałą grę zagrać. Dobra. No i oczywiście Scratch. Wiola już o Scratchu powiedziała. Ja bym bardzo, bardzo mocno chciała polecić aplikacje matematyczne, które są naprawdę mistrzostwo świata, tworzone przez naszego trenera Michała Dębskiego. Można znaleźć na Scratchu, wpisując jego nazwę użytkownika Smolec. Tam są naprawdę, naprawdę cuda, moi drodzy, bo Michał jest w tym prawdziwym mistrzem. I nawet jeżeli nie będziecie potrafili takiej aplikacji zrobić sami, tak, to będziecie mogli wykorzystać taką aplikację już gotową, żeby razem z dziećmi po prostu pracować, tak? Michał tam stworzył mnóstwo aplikacji, są tam pola wielokątów, są działania pisemne, tak? Są działające zegary, które można albo odczytywać godzinę, albo ustawiać godzinę. Także naprawdę dokładnie Smolec. Także warto sobie poszukać tego studia i przejrzeć, co tam Michał zrobił. O, dzięki Asiu, bo już chciałam rzucić, ale widzę, że jest. Naprawdę fantastyczne, fantastyczne rzeczy są tam zrobione i bardzo polecam wykorzystywanie Scratcha. Z tym, że ja tak naprawdę zamiast korzystać z gotowców, wolę zrobić nawet prostszą aplikację z dziećmi, tak, którą one zrobią całkowicie same, bo jest dla nich tym większa frajda, jeżeli zrobią coś samemu, nawet zwyczajną tabliczkę mnożenia, która wtedy dużo fajniej wchodzi do głowy, jeżeli jest zrobiona przez dzieci. Ja mam ten komfort, że mogę wykorzystywać pracownię komputerową, z czego naprawdę staram się często korzystać. No i dobrze, co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Dla zaawansowanych dzieciaków, które już pracowały w Scratchu, możemy pokusić się również o aplikacje pisane w App Inventorze. To jest też fajna sprawa. Wszelkie kalktory, liczenie pól, obwodów, procentów, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Naprawdę możemy w App Inventorze robić różne cuda na urządzenia mobilne. Tak, po aplikację App Inventora możemy na urządzeniu mobilnym sobie nawet pobrać taką aplikację, tak, i mieć zawsze przy sobie. No i co, moi drodzy, ja bym chciała, żebyśmy teraz sobie jakąś aplikację matematyczną razem stworzyli. Może nie bardzo zaawansowaną, ale coś prościutkiego sobie może tak na szybko spróbujemy zrobić, pod warunkiem, że uda mi się ten ekran udostępnić, żebyście po prostu to widzieli. Jeszcze raz spróbuję. Asia, trzymaj kciuki, żeby mi się to udało. Dobrze, ja na razie walczę z aplikacją. Super, Asia.
Zaklinajcie, bo chciałabym, ale widzę, że niestety tutaj nam aplikacja robi psikusa i nie uda mi się chyba udostępnić Wam ekranu. Zrobimy może inaczej jeszcze. O, może się uda, moi drodzy. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy się uda, czy się nie uda. Asia mówi, że jest. Na pewno. Dobra, to sprawdzamy. Czy mamy Scratcha? Super. Dobra. Skoro mamy, to spróbujemy razem coś zrobić. Szybciutkiego, matematycznego. Wszyscy widzicie? Dobra. To ja mam otworzonego Scratcha offline'owego i spróbujemy sobie zrobić króciutką aplikację. Po prostu taki maleńki kalkulatorek, może nie z dodawaniem, bo to proste, ale może jakieś liczby. No dobra, sobie kota. Czyli może ja to jeszcze. I chciałabym, żeby kod pomógł mi nauczyć się odejmować. Skoro mam ją nauczyć się odejmować, no to musiałabym mieć pewne liczby, które będę odejmować. Żeby mieć te liczby, tak, będę musiała stworzyć sobie nowe zmienne. Dlaczego zmienne? Dlatego, że jeżeli bym odejmowała cały czas te same liczby, to było nudne, tak? A chciałabym, żeby te liczby się losowały. Wchodzę do zakładki dane i utworzę sobie zmienne. Liczba 1 może być tutaj dla wszystkich duszków, chociaż mam tylko jednego duszka. Liczba 2. Dobra, te zmienne mi się pojawiły tutaj na ekranie na razie. Później je ukryję na razie dla celów ćwiczeniowych, niech sobie będą. No dobra. Chciałabym, żeby te liczby losowały się. Skoro mają się losować, to muszę z wyrażeń wyjąć losowanie. Dobra. 1 do 10 trochę mało, może od 1 do 100 niech się losują. Dobra. Liczby już się ustawiły losowanie, no ale jeszcze musiałabym mieć jakiś komunikat od kota, co ja będę miała robić. No to powiedzmy kotu sobie odejmij liczbę. Okej. Okay. Ale jakie liczby? Próbuję wyrażeń wybrać sobie pole. Jedna połącz mi nie wystarczy, jeżeli będę chciała te liczby odejmować, więc zagnieżdżam połącz w połącz. Dobra, i spróbujemy. Liczba 1, liczba 2 i odejmowanie. Wydaje mi się, że przyda jeszcze jedno. Może zrobimy inaczej niż na początku, a dokonać działanie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu mi zabrakło spacji, dlatego się kleimy.
Okej. Powiększę na chwileczkę. Dobra, wykonaj działanie 47 objąć 65. Akurat nam się jeszcze liczby utrafiły, ale dobrze, bo sobie zaraz z tym poradzimy. No dobra. Na razie nasz kod pyta tak o wykonanie działania. No i co? Jest jakieś miejsce, gdzie wpiszę odpowiedź. Więc może zamiast tego powiedz, ja po prostu zamienię na zapytaj. Tak? Zauważyć, że mam mizę na odpowiedź, a jeżeli nie miałam wcześniej odpowiedź, to niestety tego już nie było. Tak? Nie miałam gdzie po prostu wpisać. Dlatego użyłam niebieskiego czujnika. Okej, no dobra. Co teraz? Jeżeli ja udzielę odpowiedzi, to kod, czyli kod będzie musiał sprawdzić, czy ta odpowiedź jest prawidłową odpowiedzią. Czyli jeżeli to, co ja powiem, odpowiedź jest przechowywana w klocku odpowiedź, jest różnicą tych liczb, to znaczy, że zrobiłam dobrze. Jeżeli moja odpowiedź jest różnicą liczby pierwszej i liczby drugiej, to jeżeli będzie lepsze, to co? To znaczy, że zrobiłam dobrze. A w przeciwnym razie pomyliłam się. Dobra, sprawdźmy. 14 objąć 5. Sprawdźmy. Okej. Dobra. No właśnie. A jeżeli jestem w klasie czwartej i dzieci nie znają liczb ujemnych, Asia do mnie krzyczy, Asiu, krzyczysz do mnie, bo nie znają ujemnych, to coś zaraz z tym zrobimy. Krzyczysz do mnie, bo czas nam się kończy. Już wracam zobaczyć, dlaczego krzyczałaś. Dobra. A podpowiadasz mi wynik, dobra. Świetnie. Ale teraz musimy coś zrobić z tymi liczbami ujemnymi. Musimy zmusić program, żeby tylko i wyłącznie losował nam takie wyniki, które będą mogły wykonać dzieci w klasie czwartej. Czyli żeby nie losowały nam się liczby ujemne. Czy macie jakieś pomysły, jak to zrobić? Asia pewnie ma jakiś pomysł, jak ją znam. Dobra. Czyli co chcemy? Chcemy, żeby pierwsza liczba była większa od drugiej liczby. Dokładnie. Bardzo dobrze, Helena. Warunek wyświetlania. Czyli jeżeli wylosują nam się takie liczby jak mi teraz, 27, które jest mniejsze od 91, to w ogóle tego nie wyświetlimy. To jak to zrobić? Może wykorzystamy sobie warunek jeżeli. No i co? Jeżeli. Liczba pierwsza jest większa od liczby drugiej, możemy. A, możemy je zamienić. To też jest super, tak? Możemy też zrobić w ten sposób, że jeżeli liczba pierwsza jest większa lub jest
równa, bo to, jeżeli będą równe, to też będzie dobrze. No, to zaczekajcie, czy ja tu za dużo nie mieszam. Jeżeli liczba pierwsza jest większa lub jedna, to wtedy zapytam. Teraz sprawdzimy, czy nam to zadziała odpowiednio. Ja zrobiłam tu to losowanie na zieloną flagę. Trochę jest kłopotliwe, ale widać, że liczby nam się teraz już z tym warunkiem cały czas losują. Ja może jeszcze, bo czas nam się kurczy, ale może jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, żeby tutaj cały czas nie były takie same komunikaty, to po jakimś czasie staje się nudne. Możemy sobie stworzyć taką listę z pochwałami i listę z tymi pocieszeniami, że niestety się nie udało. Tak? I w tym samym miejscu, gdzie tworzyliśmy dane, tworzę listę na przykład pochwały najpierw. Klikam OK. Lista pojawia się na ekranie. Ja może na razie o to większe. I wpisujemy wszystkie, co nam przyjdą do głowy. Tak, no może piszę tylko kilka, tak, żeby pokazać Wam jaką listę może stać. Tak, ja to oczywiście ukryję, żeby nie było widać. I teraz tam, gdzie powiedz OK, wybiorę po prostu losowanie z listy. Losowanie z listy troszeczkę inaczej, zwyczajne losowanie. Mamy je w tym miejscu. Element losowa z pochwały. Teraz, jeżeli będziemy losować tak, to będą to już elementy z listy, czyli nie za każdym razem będzie się to samo pokazywało. Jolcik pisze, o Jezu, strasznie trudne, ale fajnie działa, słuchajcie. Także naprawdę polecam. To zobaczcie. Tak, jeżeli sobie było coś oprócz skracza. Możemy tutaj jeszcze tak naprawdę ten program modyfikować bardzo, bardzo mocno. Jak mi się uda, to Wam jeszcze pokażę to, co miałam zrobione wcześniej. Dobra, zapiszę tylko, żeby nie. I chciałam Wam otworzyć, żeby pokazać, o, że można to jeszcze skomplikowanie, tak, robiliśmy to już w klasie czwartej, grę matematyczną, pani odejmowanie, mnożenie, dzielenie, na początku wybieramy sobie, co chcemy poćwiczyć, tak, jeżeli będzie to odejmowanie, tak, to będziemy ćwiczyć odejmowanie. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy punkty, może coś, o, źle wpisałam, żeby Wam tylko pokazać. Będzie skrypt udostępniony, nie ma problemu, udostępnimy Wam na pocztę. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale, moi drodzy, skrypty dostaniecie na pocztę, także proszę nie przyjmować, jeżeli ktoś nie zrozumiał, jak szybko Wam mówiłam. Wiola nam gdzieś zginęła. Wiolu, gdzie jesteś? Czy jakieś pytania, słuchajcie, nas macie? O, Wiola nam się... Jestem. Jest Wiola.
Nazwisko przy kursorze. Jakie nazwisko przy kursorze? Asia będzie wiedziała, jakie nazwisko, bo już ten. Asia, ty boska jesteś, normalnie. Wszystko zrobione. Pięknie. Asia, pokaż się, żeby nie było, że tylko my tu we dwie jesteśmy. Jestem, jestem. Jestem, szybko. Zrobiłam projekt, myślę, że dobrze, tam skrypt jest do skopiowania. Słuchajcie, tam jeszcze można oczywiście to zmodyfikować. I co jest jeszcze fajne, że możemy sobie już zrobiony projekt zremiksować, dorobić swoje jakieś elementy, dołożyć i zapisać go sobie, także nie ma najmniejszego problemu. To jest ta siła Scratcha. Proszę bardzo, a dziewczyny wymiatacie, kurczę, coś mnie nie widać tutaj coś. O, dobra. Niewyraźna jesteś, Rutino Scorbin potrzebujesz. Rutino Scorbin, a, tak, no właśnie. Tak. To była reklama. Audycja zawierała lokowanie produktu. Dobra, słuchajcie, mega dziewczyny, ja po prostu nie nadążałam tutaj, zapisywałam sobie oczywiście pomysły, ale przecież będzie nagranie. Słuchajcie, wszystkie nagrania będą się pojawiały na Wiki Mistrzowie Kodowania. Już część, jak nie wszystkie, nagrania poprzednich webinarów pojawiły się. Zobaczcie, wklejam Wam link. Jak macie jakieś pytania do dziewczyn, pytajcie. Trzeba zjechać na sam dół. Prawie i są webinary mistrzów kodowania. Kodowanie najmłodsi, Scratch, wszystkie części, API Mentor, Java, Pocket, Broboty i C++, wszystko jest. Także słuchajcie, można się uczyć, jak ktoś nie był. Super działkę, dobra. No nie, ja wiem, że to ty. Słuchajcie, tak, poprzednia edycja jest cała. Można oglądać i można się uczyć. Jak macie pytania, to tak, zaświadczenie oczywiście, no chyba, zawsze, tylko na koniec, żebyście za szybko nie uciekali. Pytajcie jeszcze. Macie okazję pytać najlepsze nauczycielki matematyki w kraju. Dawaj. Asia! Jak zrobić listę zapisującą wyniki i loginy uczestników? Proszę, proszę, pytanie. Wyniki i loginy, ja tak na szybko to nie powiem, musiałabym poszperać. Wiecie co, wujek Google odpowiada też na takie pytanie. Jak wkleisz, Kasia, na takie pytanie w Google'u i jeszcze dodasz, że Scratch, to myślę, że takie pytanie też dostanie odpowiedź. Dobra, bo ja powiedziałam, że dziewczyny na wszystkie pytania odpowiedzą, a ty teraz ma. No, ale ty też jesteś dziewczyna, także wiesz, Asia. Aha, że ja też, ale ja matematyki nie uczę, ale tak, proszę, ale proszę. Ojej, ale trudne. Ile jest dwa, dodać dwa. Ha, pomyślmy, Monia. Cztery? Tak, ja uczę matematyki, ale w klasach 1-3 oczywiście. Tutaj dziewczyny zaawansowana po prostu matematyka. Tak, dane w chmurze. Można też. Chodzi o wyniki i loginy w Scratchu, to dane w chmurze. O, proszę. Mamy odpowiedź? No, a teraz zbieramy, Aga co zasieję. No ja sieję to, co najlepsze. Jeszcze niespodzianka. Dobra, dziewczyny, macie niespodziankę? Chyba nie. Czy ktoś pisał innowacje na nauczanie matematyki z elementami programowania? Jeżeli jest ktoś taki, to dajcie znać. Marek jest, znaczy, że pisałeś? To możesz się odezwać do Kasi. O, super. No, to Kasia, do Marka musisz uderzyć tutaj.
można napisać do uczestnika, który jest w pokoju. Trzeba na niego kliknąć, słuchajcie, i można zacząć z nim czat. O, Halinka też zainteresowana. Marek, to może słuchaj, no nie wiem, to może wymieńcie się jakimiś dziewczynami, adresami. Mhm. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziewczyny, pytanie było, którego zobota polecacie? Jolcik poleca białego. Dobra. Ja jak polecam skontaktować się z Markiem? Oczkami. Także o. A ja każdego. O. A jest tylko biały i czarny u nas, nie? Pytanie, jak skontaktować? Marek, daj znać, jak się z tobą skontaktować. O, macie mail, dobra, macie maila do Marka, skopiujcie sobie i piszcie teraz chłopak północy będzie odpowiadał na wasze maile. Super. Powodzenia, Marek. Już wiesz, co Marek, już wiesz, co będziesz robił. Udane. Dobra, okej. Okay. Bardzo. Słuchajcie, no dobra, to jak już więcej nie ma pytań, to uwaga, uwaga. Niespodzianka. Chcecie niespodziankę? Chcemy. Asia, dawaj. No dobra, to uwaga. To teraz leci niespodzianka. Ciach. Zaświadczenie. O, brawo. Dobrze. I jeszcze raz. I jeszcze raz. O, no nie piszcie, bo ona będzie znikało, to zaświadczenie. Anna Świć. Czego oczekiwałaś? Tak się nie podoba. Czego? Niespodzianka. No przecież jest. Jak ja mówię, że będzie, to proszę bardzo, jest zaświadczenie. Najlepsze na świecie. Z najlepszego webinaru o matematyce. No cóż więcej chcieć. No dobra, okej. Okay. No to co? Dziewczyny, jeszcze coś macie? No ja jeszcze niespodzianka wrzucę. O, proszę bardzo. Jeszcze raz, dobra. Moment. O, tu obrazki do generowania i sudoku, no. I kalkudoku. Wow, ale fajne rzeczy. Można sobie pogrzewać i też jeszcze wygrzewać. Pięknie. No dobra. Dziękujemy wszystkim. Który link jeszcze raz? Wiesz co, weź wrzuć może ten, który przed chwilą wkleiłaś. No? Okay, Wiola, teraz Agnieszka. Wiola, bloga masz? Nie, nie. Słuchajcie, możecie też nasze poczynania śledzić w grupach facebookowych Mistrzowie Scratch. Dokładnie. Tam możecie się odzywać do nas. Bardzo dużo inspiracji fajnych. Tak, tak, tak. Szukajcie ich też na Wiki Mistrzowie Kodowania, na fanpage'u Mistrzowie Kodowania. Teraz wam tutaj wrzucę jeszcze raz. Proszę bardzo. O, Aga wrzuciła stronę, ja wrzucam facebookową stronę i jeszcze raz Wiki Mistrzowie Kodowania. I jeszcze możecie też zaglądać na super fajny blog Oswajamy Programowanie. Proszę bardzo, ciach, ale niespodzianek. No, jak zawsze. Jak zawsze.
Okej, no dobra, to co? Zmykamy dziewczyny powoli, już się żegnamy. Bardzo dziękujemy. O, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Koleżanka ze studiów pozdrawia, Wiola. No proszę. No to co? Pa, pa, pa. Buziaków 102. Do zobaczyska następnym razem. Śledźcie nasz fanpage. Niebawem pojawi się informacja o kolejnym webinarze. Mamy jeszcze takie? Zanadrzu? Mamy matematykę dla szkoły ponadpodstawowej mamy. Tak. No proszę. Dobra. No to do zobaczyska. Pa, pa, pa. Zmykajcie już. My jeszcze pozamiatamy pokój tutaj. Krzesło pozamiatamy. Światło zgasimy. Odśnieżeć, Jola, okej. Okay. No słyszałam, że w niektórych częściach kraju tak śnieg, śnieg. Także jak ktoś opony zmienił, to dzisiaj był mały ząb. No dobra. Okej, okay, to co, żegnamy się dziewczyny? Żegnamy się i na 3-4 gasisz światło. Dobra, okej. Okay. Pozamiatane krzesło pozasuwajcie. Okej. Okay. Żegnamy się z wami. Dzięki wam bardzo za to, że byliście z nami. Do zobaczyska następnym razem. Pa, pa. Pa, 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 pa.